Powiem, że to był bardzo twardy mecz, ogólnie nastawialiśmy się na ciężką walkę. Przyjechaliśmy tu troszkę w okrojonym składzie, ponieważ kilka kontuzji, jak to w środku sezonu, każda drużyna gdzieś tam traci zawodników, wiadomo, że Rangers też tam nie mieli podstawowych kilku zawodników. Pokazaliśmy, myślę, dzisiaj dużo serca, szczególnie w defensywie, no ofensywa dzisiaj, Andrzej Łukasik rozgrywający naprawdę bardzo dobry mecz. Myślę, że po prostu jesteśmy dalej w grze, będziemy walczyć o play-offy, bo tylko po to wychodzimy na boisko, żeby dalej walczyć. Już niektórzy nas skreślili, niektórzy powiedzieli, że już gdzieś tam jesteśmy na out w tym sezonie, a my pokazujemy serce i do końca walczymy o wszystko, tak? No właśnie, w tym spotkaniu i trzy świetne akcje podaniowe, także podanie po przechwycie, onside kick też ciekawie rozwiązane. No, czego wam, jeśli coś mielibyście poprawić, to czy byłoby coś do poprawienia? Myślę, że zawsze jest coś do poprawienia. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Jakieś tam drobne błędy są. Na pewno mecz jest nagrany, więc zanalizujemy go dobrze, żeby przygotować się do kolejnego meczu z Crusaders, który będzie bardzo ważnym meczem. I te drobne błędy, myślę, wyeliminujemy, przećwiczymy jeszcze na zagrywkach. Jak to wiadomo, bardzo ważna jest też frekwencja na treningach, ponieważ bez frekwencji nie da rady przegrać zagrywek na treningu, przećwiczyć wszystkiego. Liczymy na dobrą frekwencję, na dobrą końcówkę sezonu. Można powiedzieć, że to taki udany rewanż za tą porażkę w Szczecinie. No dokładnie, bardzo chcieliśmy się odegrać, ponieważ tam zagraliśmy bardzo dobrze, defensywny mecz. Niestety sama defensywa nie gra w futbolu, to pokazał właśnie tamten mecz, że tak naprawdę offense bez defensa i defense bez offense w futbolu nie znaczy nic. Tylko współpraca i gdzieś tam kooperacja między tymi dwoma formacjami, wspólna, twarda gra może przynieść sukces, tak uważamy. Także skupiamy się teraz, żeby i ofensywa, jak i defensywa dograła bardzo mocną końcówkę sezonu. Na pewno pokażemy jeszcze, na co nas stać. Walczymy o play-off, tak jak powiedziałem wcześniej. No, pokazaliśmy dzisiaj, że jesteśmy lepsi, ale Angels to bardzo solidna ekipa. Będę im kibicował w następnych meczach. No, my na szczęście się obudziliśmy i pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać. W jakiś sposób zrewanżowaliście się za tą porażkę w Szczecinie? No, jak najbardziej. W Szczecinie to była jakaś blokada, sam nie umiem tego określić. Dzisiaj pokazaliśmy to, jak gramy, jak potrafimy zdobywać przyłożenia, zdobywać pierwsze próby. Takie jest właśnie Cougars. Mówiliśmy tutaj w poprzednim wywiadzie, że offense bez defensu nie istnieje i tak samo defense bez offensu. Chyba ten mecz to pokazał. Jak najbardziej. Jedna i druga strona pokazały się ze świetnej strony. No szkoda tej dekoncentracji na koniec ze strony defensu i paru flag ze strony ofensywy. No niestety błędy się zdarzają. Będziemy pracować, żeby to wyeliminować w następnych meczach. Jakbyś mógł ocenić waszą grę, kto zasłużył na największe brawa? No na pewno Konrad Piotrowski w defensywie i Filip. Oni pokazali, że potrafią grać bardzo silnie, bardzo ostro, nie pozwalali zdobywać yardów. W ofensywie jak najbardziej nasz rozgrywający Andrzej Łukasik i wyróżniłbym trójkę receiverów, Patryka Marka i Kamila, którzy zdobyli po przyłożeniu, pokazali, że potrafimy grać górą. Teraz chyba jesteście spokojniejsi, a Angelsi nie mogą tego powiedzieć, przed nimi bardzo, bardzo ciężka sytuacja. My się skupiamy na naszej sytuacji. Na razie, powiedzmy, mamy zapewnione baraże, ale my celujemy w play-offy nadal. Wszystko stoi otworem i chcemy pokazać, że nie jesteśmy jeszcze skreśleni w tym sezonie.